Najwięcej 1500 mandatów nałożono w londyńskiej dzielnicy Newham. Populacja osób o białym kolorze skóry kurczy się w coraz szybszym tempie. W niektórych angielskich miastach zmniejszyła się w ciągu dekady nawet o połowę, podaje Daily Mail. Jego przykład, tabloid wskazuje londyńską dzielnicę Newham, w której obecnie biali stanowią zaledwie 16% mieszkańców. Jeszcze dekadę temu było to ponad 30%. Najszybciej białych ubywa w Birmingham, Leicester, Slough, Luton, Bradford i Londynie. Najmniej, bo tylko 5% zostało ich w Blackburn. W Slough białych jest 34%, w Luton 44%, a w Birmingham 53%. Głównym powodem sytuacji jest wyższy współczynnik dzietności wśród imigrantów niż wśród białych Brytyjczyków. Tak, słucham Cię. Krzyś, który to się włącza ten pieprz? Co się włącza? Jak włączyć pieprz w kuchni? Bo... Słyszysz? No słyszę Cię, słyszę, ale powtórz, bo coś tam przerywało. Jak włączyć ten pieprz w kuchni? A zapalony świeci się pan ten na Nie. piecu? Nie. A on już poszedł? Poszedł. Słuchaj, otwórz szafę pod tym... Pod czym? Szafę tam pod schodami. No jest cały czas otwarta. No dobrze, no to tam są włączniki takie. Czy wszystkie są włączone? No dwa od góry nie. Kurwa, zaczekaj, bo jestem w bardzo neuralgicznym punkcie teraz. A włącz te dwa jeszcze. I teraz zobacz, czy się w kuchni zapalił piec. Nie. A za piecem ten włącznik jest włączony, czy nie? No, jak włączony powinien być? Wciśnięty czy wciśnięty? No to kliknij go.